Ami Wigilia, podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Stworzeniem filmiku na Amidze w dość bardzo i sprytny sposób. Ja tu mam odpalonego FFmpega. Film nagrałem z blatu Workbencha za pomocą swojego grabera HDMI do MP4. Które nie jest obsługiwane przez FFmpeg przynajmniej przy wyświetlaniu z audio, więc postanowiłem, że trzeba to skonwertować na AVI, o czym jest mniejszy, to będzie chyba lepiej przy wrzucaniu na YouTube'a. Skorzystałem z bazowej konfiguracji Flash YouTube AVI, ale zmieniłem sobie tu ustawienie na 30 klatek, z racji tego, że tu w tym programie można input file sprawdzić, że mamy 30, o tu klatek. I bitrate można sprawdzić, i cudawianki tutaj są, więc to się przydaje. Film był Full HD, ale ja zmieniam na HD Ready, tutaj już jest. Audio zmieniłem na mono, ale można zostawić na stereo. Po kliknięciu start następuje konwersja. Myślę, że to po prostu pominiemy na ten czas i gotowy plik wsadowy AVI. Tutaj będę używał z programem bardzo małym, sprytnym FFShop. Tutaj się otwiera Open Video. Wrzucamy teraz to, co będzie moim, powiedzmy, intrem. Tu zmienię na 8000 bitrate, bo to chyba dla YouTube'a jest dla rozdzielczości HD Ready zalecane, coś w tym rodzaju. Interesuje mnie ten zakres czasowy, czyli do 21 sekundy. Add to time stripe, to dodamy i to będzie moje, powiedzmy, pierwsze intro. Generalnie to można jeszcze zrobić tak, że to będzie jakby oddzielnym, to już można mieć na YouTubie wrzucone, ja już to mam, ale zróbmy po kolei. Teraz w RAM dysku stworzy mi się take 01, który będzie tym filmikiem. A to się doda, zaraz wam pokażę. Tak więc mamy ten plik, który nas interesuje i teraz otworzę sobie wideo właściwe, czyli AVIC, a z niego w tym programie będę chciał uzyskać dwa efekty. Efekt fade in tu na 50%, preview jak sobie zrobimy, oto tak będzie wyglądało. Use. Zmniejszymy sobie tu na 6 sekund, czyli tylko kawałek, z racji tego, że tu w draw text dorzucę napis. Niestety program nie obsługuje polskich czcionek, więc musimy sobie poradzić niestety już bez tego. W każdym razie w tekście wpiszemy film na YouTube OS 4.1. I tu możemy ustalić pozycję tekstu. Musiało być gdzieś, powiedzmy, po środku i tu maksymalnie na dole. Tutaj wyświetli, że to do końca nie jest. Jeszcze trochę. No powiedzmy, tu trochę mniej. Jeszcze trochę mniej. No, prawie że centralnie. Sprawdźmy. Tak, preview. Bardzo ładnie. Witam. Więc robimy use i teraz to dodamy znowu do add to time strip. Po krótkiej chwili nam się stworzy znowu w RAM dysku króciutki filmik. Tu są te dwa filmiki. Tu jak wejdziemy do funkcji Windows Video List, to mamy jakie wideo używamy, a mamy też time strip, czyli te dwa fragmenty filmu, które należy zjoinować i zrobimy je join w RAM dysku. Filmik został fragment zjoinowany. Tak by to wyglądało. Ten zjoinowany plik warto sobie przerzucić na dysk twardy. I powiedzmy, że FFShop jest nam już niepotrzebny w tym czasie. Od razu skasuję swoje te temporalne rzeczy. Co nam się przyda natomiast, to wgranie filmiku na YouTube'a. Wykorzystam Timberwolfa,
czyli amigowego Firefoxa, do wgrania tego na YouTube'a. www.youtube.upload, on nawet jest. Muszę się zalogować. Oczywiście, że zapamiętaj hasło. Firefox na wersji na Amigę już jest od paru lat niestety nierozwijany i dość taki toporny. Chyba nawet nie kliknąłem, kliknąłem. W każdym razie jako wgrywaczka do plików na YouTube całkiem znacznie działa. Mi się kliknęło niechcący. Wrzucamy joina. Niestety wgrywanie filmów pod Odyssey nie zawsze działa lub są po prostu z tym problemem, dlatego używam w tym przypadku Timberwolfa. Done. Ok, i teraz dorzucimy jeszcze Add More. Czyli teraz dorzucimy właściwy plik. No, program jest naprawdę był fatalny w swoim początkowym wydaniu i tak też pozostał, więc dławi się i muli nawet na takim komputerze X5000, no ale jest jakimś rozwiązaniem, jak coś nie działa, chociaż no, to już jest tak stara wersja, że nie można się pod niej za dużo też spodziewać. W każdym razie tu mi pisze 7 minut, ale to myślę, że chyba szybciej mu pójdzie. Tak, więc plik już się wgrał, jeszcze musi być ten całe przetwarzanie YouTube'owe. Chwilę to potrwa. Tu już jest done oczywiście. Fall to confirm, no fall, ok, no to potwierdzam. Ok, no to czy nasze wideo są tutaj? Dobrze, i teraz po wrzuceniu go przez Timberwolfa musimy całą resztę zrobić na Odyssey, bo takie są amigowe niestety przeglądarki. I na Odyssey możemy po prostu połączyć to wszystko, że tak powiem, do kupy. I to będzie ten przedostatni filmik, przyciągnij film tutaj. Można też dodać audio nawet. Można poprawić autopoprawki, filtry, ale no to w sumie tekst można też dodać, to właściwie to można by i od razu zrobić to tu na miejscu. I teraz przeciągnijmy właściwą treść. Ach, muszę to odznaczyć. Musiałbym tu jedynie przyciąć trochę ten film, bo tam było po prostu od 6 sekundy zaczęliśmy, więc ociupinkę, a tutaj troszeczkę ciężko tu wcelować, no ale powiedzmy, że to by mogło tak być. Podgląd niestety nie możemy zobaczyć, bo nie mamy flesza na amigowych systemach. W tym momencie mamy już gotowy film i wystarczy zrobić mój edytowany film. Niech on się tak na razie nazywa. Utwórz film. Oczywiście YouTube musi przetworzyć. I po pewnym czasie film już będzie przez YouTube przetworzony. Więc generalnie możemy tutaj i zmienić jego opis od razu i ulepszyć go i tak dalej. I właściwie to jest wszystko, bo ten film już jest gotowy i można go puścić sobie. No, musi się oczywiście w lepszej jakości tutaj zastać. Mam tutaj 360, ale generalnie już wszystko działa i możemy puścić film w świat. To by było, powiedzmy, na ten czas wszystko.